Witam wszystkich kolegów hodowców. U nas słonko wyszło, można czapkę zdjąć z głowy. Gołąbki sparowałem, ostatnio lotowe, jeszcze tam parę wolnych mam. Ale to tam tutaj jeszcze mienią, przemienią, to nieważne. Zaraz wypuszczę pierwszy raz na, jak to mówię, niektórzy gada, daję na pole, u nas mówię na podwórko. Tak jak już obratuję, bo od mamy próbny lot, jak się mówi, 1 kwietnia. A 15 już chyba będzie na lot, ale to się dowiemy dopiero 2 marca mamy zebranie. Jak się mówi, tutaj trochę tam włączam, jak się mówi, nie za dużo, ale siemię lniane, nie? Siemię nie trzeba nikomu reklamować. Jak się mówi, tu już wziąłem do kubka, jeden kubek na moje wszystkie gołębie. Na razie jeszcze wszystko razem daję, nic tam za dużo nie kombinuję. Owiec, tego, 3 kubki mam gdzieś po 3 wiaderka, po 2-3 kilo, tak nie? To mówię. Teraz pół litra, mi się wydaje, że za 12 łyżek dam. 3 wiadra po 4, 12, dobrze. Nawet nie zapomniałem liczyć. Raz. 3, 4, 5, a tam więcej. Raz, 2, 3, 4, 5. Raz, 3. To dużo też niedobrze, nie? Resztę zostawimy na jutro, nie ma co przesadę, bo to jest cebula z czosnkiem. Troszkę dolałem octu jabłkowego. I to będzie, jak to mówią, na jutro, nie? Nawet dzisiaj karmę wieczorem później zrobię. I tam dzisiaj tu nie będziemy za żadnych dodatków dawać. Ale te białe minerały, czy tam wapno, czy kalki, to ja mówię. Tam po prostu może to być wspomin, to jest zwykła kreda, grób od świni. To będzie być tania, reszta nie ważne. Na gryto zapomniałem, gryto trzeba będzie dać zaraz. U mnie cudów nie ma tam. Gołębie naturalnie, na 80% wiadomo, trzeba to jakieś tam coś tam delikatnie, ale jak to mówię, lepiej mniej jak więcej. Także wiadomo, to pomieszam, skończę film, tam nie będę tutaj hałasował za dużo. I tu mówię, że każdy, żeby to zrozumiał, taka łyżka od zupy, normalnie tam. Jak to nie jest za mocne, żeby każdy to zrozumiał, te 2 łyżki, bo czysty czosnek, czysta cebula, wiadomo, u mnie to tam i trochę wody, i ocet, to wydolana taka zupa, takie kisiel, czy budy. I to jeszcze na jutro zrobię, tak, że dwaj po kolei mają. Ja i tak daję zazwyczaj. Jeden dzień, drugi dzień, tylko się starać, na przykład jak loty, dwaj przed lotem lepiej czysta karma, najwyżej cytryny, czy tam, każdy ma swoje, czy tam, no nie wiem. Nie za dużo. Fajna pogoda. Przyjechałem, to trzeba posprzątać, wyrastać bardziej, żeby te głowy trochę te wypuszczę, wam zaraz pokażę. Za daleko nie odlecą. Ja sobie nie pomóżmy się. Chodź, wracaj. Wychodzę przez drzwi, jak nie to zaraz drzwi zamknę. Młode są stare, ale nie mogę. Chodź. Trzeba najlepiej je zbadać, to nie kosztuje za dużo, czy mają jakieś robaki, czy mają jakieś różne gusty, czy to filia. No i ten. To by było na tyle.
się mówi, wymieszam, to będzie i tak schłodzi się to dobrze, bo będę tu dłużej, to na pewno do 18, do 19, jak z tego co nie, ja znam się, to jak będę coś szczotał, jak nikt nie przychodził, to nawet do 20 będzie. Ja zgłębiamy się po łysej głowie trochę ten. Weterek zimny mamy, która trzeba czapkę założyć, kurtkę zaraz założyć, się biorę za robotę, także pozdrawiam wszystkich, dobry lot.